Od Janusza, który pisał na rybkach w akwarium, aby przyciągnąć gości, po zaskakującą przyczynę kaszlu, który pewna 22-latka miała przez aż 14 lat. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną już listę z serii 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Pracownicy akwarium w chińskim mieście Gishu znaleźli się w ogniu krytyki, po tym jak na dziesiątkach egzotycznych rybek powypisywali oni popularne chińskie nazwiska, jak Kowalski, Nowak, Wiśniewski, tylko że po chińsku, mając nadzieję, że przeciągną one wzrok większej liczby odwiedzających. Hmm. Bycie Chińczykiem to jednak jest stan umysłu. Numer 9. Trzy studentki z Uniwersytetu Wajoła zostały ostatnio aresztowane za sprankowanie swojej współlokatorki w możliwie najobrzydliwszy sposób. Otóż do opakowania startym serem dziewczyny powrzucały one starty na skórek z własnych pięt, a następnie patrzyły, jak nieświadoma niczego ofiara się nim zajada. No cóż, powiedzenie weź te sery w końcu nabrało sensu. Numer 8. W 2011 roku Kanadyjczyk Edmund Mark Cooper przegrał zatrważające 517 tysięcy dolarów w grze w papier, kamień i nożyce i aby spłacić dług musiał zaciągnąć hipotekę na swój dom. Jednak ostatnio sąd w Quebecu unieważnił zakład, jak również przegraną, Twierdzą, że zakład może być ważny tylko jeśli opiera się na realnych umiejętnościach, a nie przypadku, który niewątpliwie rządzi grom papier, kamień, nożyce. Numer 7. 22-letnia Chinka, która od niemal 14 lat cierpiała na uporczywy kaszel, była w szoku, kiedy dowiedziała się, że przyczyną kaszlu była dwucentymetrowa kość skurczaka, która zalegała jej w płucach, którą najprawdopodobniej przypadkowo wciągnęła jako dziecko. Przez ponad 10 lat żaden z lekarzy nie był w stanie zdiagnozować przypadku. Pomogła dopiero tomografia komputerowa. Numer 6. Tesla Cybertruck to bez wątpienia najbardziej wyczekiwany debiut motoryzacyjny ostatnich lat. Elon Musk wyjawił ostatnio kolejne szczegóły związane z tym futurystycznym samochodem, według których Tesla Cybertruck będzie nawet w stanie unosić się przez pewien czas na wodzie, co ma być szczególnie przydatne np. podczas pokonywania górskich strumieni. Numer 5. All American Gator to firma z Florydy, specjalizująca się w produktach wykonanych z krokodylej i wężowej skóry. Ostatnio ponownie zrobiło się o niej głośno, a to ze sprawą nowej kolekcji masek ochronnych, zrobionych ze skóry m.in. Pytona Tygrysiego. Niektóre maski wyposażone są nawet w filtr N95. Numer 4 Pewien mężczyzna został ostatnio zatrzymany przez straż miejską, gdyż spacerował sobie po mieście w podejrzanie zadbanej fryzurze. Podejrzanie, gdyż zakłady fryzjerskie są, a przynajmniej powinny być zamknięte od tygodni. Mężczyzna przyznał się, że wraca właśnie od fryzjera. W efekcie czego karę otrzymał zarówno on, jak i zakład fryzjerski. Numer 3 Prickles to australijska owca, która w 2013 roku postanowiła zawalczyć o wolność i uciekła ze swojej farmy do tasmańskiego buszu. Nikt nie spodziewał się, że kiedykolwiek wróci. Aż tu, nagle, kilka dni temu, po siedmiu latach nieobecności, z powrotem zawitała na swoje rancho. Hmm, patrząc na nią, najwyraźniej zdała sobie sprawę, że to najwyższy czas, aby się w końcu ostrzyc. Numer 2. Tyle się mówi, że dziewczyny zachodzą w ciąże w coraz to młodszym wieku. Tymczasem w Nigerii padł właśnie rekord wskazujący na coś innego. Swoje pierwsze dziecko, a nawet bliźniaki, urodziła właśnie 68-letnia kobieta Margaret Ednuga zostając tym samym najstarszą kobietą w Afryce w historii, która urodziła swoje pierworodne. Numer 1. Inpost wprowadza nową funkcjonalność do swoich paczkomatów. Od teraz zamawiając kilka paczek, wszystkie będą mogły być umieszczone w jednej skrytce. Rozwiązanie to nie tylko zwiększy dostępność reszty skrytek, ale również szybkość odbierania paczek, gdyż będzie można je odebrać za jednym razem. Okej, okay, tym szybkim jak struś pędzi wiatr do toalety akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się że widzieliście poprzednie z newsami na planecie faktów, wpadnijcie też na inne kanały na YouTube, które prowadzę, chiński ekspres z gadżetami oraz paulitz Sosecz z animacjami, na którym właśnie pojawiła się nowa animacja. Wpadnijcie jeszcze na mój prywatny Instagram, życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami planety faktów, a ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku, cześć!